Na pewno zwróciliście uwagę na to, że bardzo często odpalam silniki na innym sterowniku niż fabrycznym. Na takim standalone, w pełni programowalnym. I zawsze robię wtedy własną instalację. A tutaj zobaczcie, samochód bardzo popularny, Mitsubishi Lancer Evo, i do niego producenci robią taką przejściówkę. Czyli seryjna instalacja Mitsubishi. Ta część przejściówki jest identyczna jak gniazdo w seryjnym komputerze. Seryjna instalacja, którą wpinam w tą przejściówkę. I zobaczcie. Seryjna instalacja wpięta w przejściówkę. Teraz taki łącznik, który będzie łączył ten adapter. O! I łączymy adapter z uniwersalnym komputerem. Siach! Siach! I zobaczcie, uniwersalny komputer podpięty. Tyle trwa podpięcie uniwersalnego komputera do fabrycznej instalacji w popularnym samochodzie, jakim jest Lancer Evo. Teraz tylko podpinam kabel do gniazda USB, podpinam laptopa, programuję sterownik i zaraz usłyszycie tego potwora, który jest pod maską. Ja zrobiłem konkurs u siebie w firmie, co jest napisane na interkulerze. Słuchajcie, no prawie się udało. Mrówka stwierdził, że jest to Duda po japońsku albo D444X. Zobaczcie sami, kto zgadnie. Sushi albo ramen? Wiecie czy nie? Nie. To teraz troszeczkę takiej analogii. To jest interkuler. Przez interkuler przepływa powietrze, słuchajcie. Czyli tutaj turbina tłoczy, to powietrze wpada do interkulera, wpada do silnika, a nadmiar robi co? Psz, łupsz, łupsz, łupsz. Dlatego tu jest pst. Pst. Czyli łupsz, łupsz. Fajny pomysł? Bo muszę powiedzieć, że w firmie nikt nie zgadł. Czyli doszedłem do wniosku, że chyba to siedzi tylko w mojej chorej głowie, że to jest psyt. Ale niech już tak zostanie. Ważne, że nie susi. Psyt. Czas ten psytający silnik zalać płynami ustrojowymi i w końcu odpalić. Grzesiek już tam wklikuje wstępne ustawienia. Zaraz będzie kręcone. Uwaga! Dobra, mamy pompę. Mamy? Mamy. Ile baru? 3,5 bara. Zobacz, ja zostawię włączoną, czy nie leje nigdzie? Nie, tu jest suchutko. Uwaga! Dawaj. Dobra. Dajesz. Do 3 razy sztuka. Zgasło ciśnienie, musiał pociągnąć. No to do 4. O, tarcza się kręci. Już chce jechać. Zostawmy go chwilkę, podciągnę mu troszkę obroty. Silnik na razie pracuje na mapie startowej. Do tego, by chodził równo i ładnie się wkręcał, potrzebne będzie strojenie. Teraz jednak najważniejsze jest, że odpalił i że jest smarowanie. Resztę Grzesiek ogarnie później.